tej chwili do pytania kolejnego, które zgłosili panowie posłowie Andrzej Adamczyk, Piotr Ćwik i Mariusz Błaszczak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2015 roku przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przepisów o płacy minimalnej, które obligują wszystkich przewoźników do podniesienia płacy minimalnej dla kierowców, którzy przejeżdżają przez Niemcy, do poziomu 8,5 euro na godzinę. Pytanie skierowane jest do prezesa Rady Ministrów. Już uprzedzam z góry, że odpowiadać będzie minister infrastruktury i rozwoju pani Maria Wasiak, a jako pierwszy głos zabierze pan poseł Piotr Krzysztof Ćwik, tak? Proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Jak wiemy, od 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Pracy, niemieckie Ministerstwo Pracy, które obligują wszystkich przewodników, między innymi przewoźników, do podniesienia płacy minimalnej dla kierowców, którzy przejeżdżają przez terytorium Niemiec, do poziomu 8,5 euro za godzinę pracy. Te przepisy naruszają unijną zasadę swobody przepływu towarów i usług. Związane z wprowadzeniem tych przepisów są też bardzo uciążliwe procedury, których muszą dopełnić przewoźnicy. Wiele z tych przepisów nie ma żadnego odniesienia do realiów polskiego prawa. Ewentualne kary za niedopełnienie procedur grożą przewoźnikom od poziomu 30 tysięcy do nawet 500 tysięcy euro. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że 25% udziału w rynku przewoźników na terenie Unii Europejskiej realizują polskie firmy transportowe, a 40% transportu w Niemczech w ramach tak zwanego kabotażu też realizują polskie firmy, to przywołane przepisy bardzo mocno uderzają w polskich przedsiębiorców. Dlatego zwracam się do pani minister z pytaniem, jakie działania podejmowało Ministerstwo Infrastruktury w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia przepisów, o których przed chwilą wspomniałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jednocześnie informuję państwa, że przysłuchują się dzisiaj na galeriach liczne wycieczki młodzieży ze szkół z Wrześni i z Wyszkowa. A w tej chwili na pytanie pana posła odpowie pani minister Maria Wasiak. Proszę. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Problem poruszony przez pana posła jest istotnie bardzo, bardzo ważny i bardzo ważny z punktu widzenia naszych interesów gospodarczych. Tutaj przedstawię pokrótce te działania, które już podjęliśmy. Chcę powiedzieć, że cały czas jesteśmy w bardzo dużych, intensywnych działaniach, które trwają. Także nie będą to wszystkie, które będą się działy w najbliższych dniach. Tak jak pan poseł zarysował ten problem, z dniem 1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy, właściwie nie tyle ustawy, ile rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które są głównym tutaj problemem. Są to przepisy wykonawcze do ustawy o płacy minimalnej w postaci rozporządzenia o obowiązku zgłaszania płacy minimalnej i rozporządzenia o obowiązku ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji związanej z ustawą o płacy minimalnej. Te przepisy są różnorakie, bo to są również rozporządzenia nie tylko ministra pracy, ale też ministra finansów. Tego typu regulacje dotyczące w ogóle płacy minimalnej nie są w krajach członkowskich niczym nadzwyczajnym i sam fakt podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez stronę niemiecką nie budził takich wątpliwości do momentu, dopóki nie powzięliśmy informacji o sposobie wdrażania tych przepisów, właśnie między innymi przez niejasne sformułowania przepisów wykonawczych, a teraz od 1 stycznia również przez praktykę, jaka jest stosowana na bazie tych przepisów. W szczególności przejawia się to tym, że na przykład już w grudniu mieliśmy sygnały, iż niemieccy spedytorzy żądali od polskich przewoźników drogowych podpisywania oświadczeń o stosowaniu się do wewnętrznych niemieckich przepisów, co już było pewnym ewenementem i praktyką, która budziła niepokój. Te wyjaśnienia podmiotów niemieckich uzyskane między innymi na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, które pozyskaliśmy, uznaliśmy za niewystarczające. Niewystarczające dla właściwego rozeznania sytuacji naszych podmiotów funkcjonujących czy prowadzących działalność przewozową na terenie Niemiec.
Podstawą wątpliwości zgłaszanych przez stronę polską jest niezgodność nowych niemieckich przepisów z regulacjami europejskimi dotyczącymi dostępu międzynarodowego do usług autokarowych i autobusowych, to jest rozporządzenia 1073/2009 oraz wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, czyli rozporządzenia 1072/2009. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak pan poseł się też do tego odwoływał, regulacje te realizują zasadę swobody świadczenia usług z artykułu 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sektorze transportu drogowego, czyli dotyczą bardzo podstawowych regulacji Unii Europejskiej, takich fundamentalnych, nie są to jakieś marginalne kwestie. Podjęliśmy działania zarówno dwustronne, jak i na forum Unii Europejskiej. Te instrumenty są bardzo wielorakie i wszystkich z nich trzeba jednocześnie korzystać. Na początku grudnia nasza ambasada w Berlinie zwróciła się formalnie do władz niemieckich o wyjaśnienia dotyczące stosowania tej ustawy, czyli sposobu jej realizacji. Te odpowiedzi, które uzyskaliśmy, nie rozwiały naszych wątpliwości, wręcz przeciwnie. Ponieważ służba celna potwierdziła obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców według stawki minimalnej także dla polskich kierowców ciężarówek i autobusów w tranzycie i jeździe docelowej, nie mówiąc już o kabotażu. Kabotaż powiedzmy najmniej by tutaj budził wątpliwości. 16 grudnia polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego wystosowali do Komisji Europejskiej pytanie priorytetowe z prośbą o wyjaśnienie, czy nowe prawo jest zgodne z przepisami unijnymi, a zwłaszcza zasadami wspólnego rynku oraz dyrektywą o pracownikach delegowanych. Niestety to zostało do chwili obecnej bez odpowiedzi. 19 grudnia polskie MSZ wystosowało via ambasada RFN notę z prośbą o informację. Dostaliśmy tę odpowiedź 2 dni temu. Też uznaliśmy, że nie wyjaśnia ona tych wątpliwości w takim kierunku, jakim byśmy oczekiwali. Ja zwróciłam się jeszcze w grudniu do komisarzy do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, do spraw transportu oraz do spraw zatrudnienia i spraw społecznych komisarzy europejskich z formalnym stanowiskiem podważającym tę regulację z punktu widzenia regulacji europejskich. To uruchomiło pewną procedurę, niemniej z naszego punktu widzenia oceniamy, że ta procedura, mimo że prowadzona poprawnie z punktu widzenia procedowania przepisów Unii Europejskiej, nie jest wystarczająca w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Wynika z niej, że Komisja Europejska prawdopodobnie otworzy procedurę, żądając od strony niemieckiej przedstawienia wyjaśnień w sprawie nowych przepisów. Jest to to, co wynika z przepisów proceduralnych Komisji Europejskiej. Mamy też informacje, ponieważ skontaktowaliśmy się też z innymi państwami zainteresowanymi, tak samo powiedzmy uważającymi, że tę regulację za niewłaściwą, z innymi państwami członkowskimi, między innymi z Czechą, Słowacją, Węgrami, z krajami nadbałtyckimi. W ramach tych tak zwanej Grupy Wyszehradzkiej Plus już dzisiaj odbywa się spotkanie robocze w Brukseli celem przygotowania wspólnego stanowiska w tej sprawie całej grupy państw. Ja również podjęłam decyzję o już bezpośredniej rozmowie z federalnym ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej, gdzie chcę w bezpośrednich ustaleniach podjąć ten temat. Według mojego najlepszego przekonania ta decyzja ma zarówno wady prawne z punktu widzenia regulacji europejskich, ale również jest bardzo wątpliwa, wchodząc w jakieś potencjalne motywacje inicjatorów tej regulacji w Niemczech z punktu widzenia podstawowych interesów ekonomicznych, również moim zdaniem niemieckich, rynku, a dobrze rozumianego rynku Unii Europejskiej. Chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli państwo pozwolą, że również mamy kontakty ze środowiskami przewoźników, od których zbieramy na bieżąco informacje, jak wygląda bieżąca praktyka zachowania się służb niemieckich, i te sygnały, mimo że jeszcze niezbyt liczne, również upoważniają nas do podjęcia jak najbardziej stanowczych i energicznych kroków, żeby sprawę wyjaśnić w jak najkrótszym czasie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani minister. Pan poseł Andrzej Adamczyk chciałby zadać pytanie uzupełniające. Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister, szanowni państwo. Pani minister tutaj klarownie wyjaśniła, na czym polegają działania strony polskiej. Wydaje się niemniej jednak, pani minister, że wobec tak drastycznych działań strony niemieckiej
te nasze działania nie są, znaczy działania strony polskiej nie mają znamion takiej desperacji. Ja uważam, że powinny mieć, między innymi dlatego, że polska gospodarka traci miliardy złotych i będzie je traciła w ciągu najbliższych miesięcy z powodu tych restrykcji strony niemieckiej. Pragnę zadać pytanie, dlaczego minister spraw zagranicznych nie wezwał ambasadora Niemiec w Polsce na rozmowę w tej sprawie? Pragnę zadać pytanie i proszę o odpowiedź, pani minister, kiedy wystąpicie w tej sprawie do przewodniczącego Unii Europejskiej? To nie jest tak, że oddajemy sprawę komisarzom czy naszym europosłom. Sprawa jest zbyt ważna. I trzecia kwestia. Pani minister mówi o współpracy ze środowiskami przewoźników. Wiem, że bardzo zaangażowane sprawy jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, ale z drugiej strony nie mogą liczyć na taką bezpośrednią współpracę, bo z jakichś przyczyn nie odpowiadacie państwo na wystąpienia ZMPD do Ministerstwa Infrastruktury. I jeszcze jedno pytanie. Jakie przewidujecie kroki restrykcyjne wobec strony niemieckiej? Bo wydaje się, że w tej sytuacji powinniśmy zachować pewną symetrię. Jeżeli strona niemiecka w sposób drastyczny ogranicza nasze możliwości działania na terenie Unii Europejskiej, uważamy, że również strona polska nie powinna być dłużna. Zdaję sobie z tego sprawę, że być może burzy to pewne pojęcia dotyczące współpracy międzynarodowej. Niemniej jednak, jeszcze raz powtarzam, sprawa jest zbyt poważna, dotyczy tysięcy naszych przedsiębiorstw przewozowych. Musimy ich bronić. Dziękuję. Dobrze, i ponownie poproszę panią minister Marię Wasiak o odpowiedź. Jak chodzi o przewodniczącego Unii Europejskiej, to chodzi panu posłowi o przewodniczącego Rady Europy, tak? Proszę bardzo, pani minister. Odpowiadając na pytania pana posła, jeżeli chodzi o kontakty ze środowiskami przewoźników, ja nie odnoszę wrażenia, żebyśmy ignorowali sygnały stamtąd płynące. Jesteśmy w bieżącym kontakcie. Oczywiście jest kwestia takiego wsparcia się prawnego. My pracujemy też nad jakąś tam opinią, która pomoże jakby zachować się w sensie prawnym poszczególnym przewoźnikom. Tutaj mamy taką trudność, że nie sposób wydać jednej porady prawnej, która miałaby zastosowanie do każdego sytuacji, ponieważ sytuacja prawna ich jest bardzo różna. W związku z czym tutaj moglibyśmy bardziej zaszkodzić. To jest tak jak z lekami, których ulotkę trzeba przeczytać indywidualnie do pojedynczego przypadku. Natomiast tutaj, jeżeli są takie sygnały, to chętnie się z nimi zapoznam. Natomiast my nadajemy temu taki priorytet, jeżeli chodzi o zbieranie informacji, że byłoby bardzo dziwnym, gdybyśmy nie zareagowali na jakikolwiek sygnał od nich. Kwestia desperacji. Panie pośle, wydaje mi się, że ja jestem zdesperowana. Może nie wszystkie podpowiedzi chętnie rozważę dodatkowe, ale proszę wierzyć, że uważam, że priorytet, jaki powinniśmy nadać tej sprawie, jest no teraz naprawdę najwyższego sortu. To jest rzeczywiście sprawa, o którą warto walczyć, to godzi w podstawy bardzo istotnej części naszej gospodarki i naszego w ogóle myślenia o tym, w jaki sposób my się odnajdujemy w Unii Europejskiej. Więc to jest absolutnie strategiczna sprawa. Co do kwestii symetrii, myślę, że jeszcze nie jest w tym momencie na to czas. Ja czekam na rozmowę, która mam nadzieję odbędzie się w najbliższych dniach z panem ministrem federalnym od transportu Niemiec. Będziemy się zastanawiali, jakie kroki bardziej, nie myślę kategoriami restrykcji, myślę kategoriami chociażby odszkodowawczymi. Ale tutaj wydaje mi się, że nie jestem jeszcze na takim etapie analizy, który by uzasadniał proponowanie coś konkretnego, natomiast będziemy o tym informowali, ponieważ to jest ważne. I zależy nam na tym, żeby wszyscy dobrze rozumieli przez nas kroki podejmowane. W dobrej wierze ewentualnie je korygowali, będziemy korzystać z tych porad. Bardzo dziękuję za to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Pani minister.